Aleks Sławiński, szef Studia Londyn, przy mikrofonie po drugiej stronie łączy w Studiu Londyn. Dzień dobry, Aleksie. Witam, Tomaszu, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. No na szczęście tutaj ślisko nie jest, mimo że faktycznie angielska pogoda nam zaczyna znowu wracać. W ubiegłym tygodniu mieliśmy przepiękną pogodę. W ciągu zaledwie kilku dni wszystkie niemalże tarniny zakwitły. Wiosna się zaczęła pełną gębą, a teraz zaczyna się znowu tak troszeczkę robić. Więc ja boję się, że znowu będziemy mieli tak troszeczkę slippery when wet. No właśnie, ale o tym slippery when wet to jeszcze za chwilę, bo dzisiaj obrodziło nam, jeżeli chodzi o jubilatów, bo to nie tylko Jan Franciszek Bon Jovi, 59 lat kończy, ale również wspomnienie 73. narodzin, rocznik mojego taty i rocznik Roberta Planta, rocznik Ozzy'ego Osbourne'a, co za dobry rok 1948, bo to przecież dzisiaj urodziny, wspomnienie urodzin Rory Gallaghera. Natomiast może pomówmy sobie trochę o tym, jak żyje się w okowach Brexitu, chociaż niektórzy Brytyjczycy, jak chociażby znakomity głos formacji The Who, Roger Daltrey, dał ostatnio, mówiąc malowniczym językiem młodzieżowym, do pieca, wpisując na swoim cyberprzestrzennym kanale bardziej niż ważne przesłanie. Może kilka słów o tym, zanim przejdziemy do tych brexitowych okowów dybów pod kątem tego, że jesteście poza Wielką Brytanią, czy raczej tych okowów radości, że wreszcie możecie na własny rachunek działać, tworzyć i wybijać się też na tą kulturalną niezależność. Wiesz, Tomaszu, jak ma to stare powiedzenie, jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził, więc jestem przekonany, że jest wiele osób, które są zadowolone z tego, że opuściliśmy Unię Europejską. Są tacy jak Roger Daltrey, który twierdzi, że no, nie po to wychodziliśmy z Unii Europejskiej, żeby w niej zostać. Przede wszystkim wspomniał na swoim wpisie o tym, że przecież Wielka Brytania funkcjonowała fantastycznie przed wejściem do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy, że to nie był kraj, który budował zręby Unii Europejskiej. To nie był kraj, który budował zręby Unii Węgla i Stali, później European Community, które później przekształciły się w Unię Europejską i kto wie, w którą stronę nie podąży, żeby chociażby zjednoczyć się w jedno wielkie megapaństwo. On powiedział właśnie, w latach 60., w latach 70. myśmy fantastycznie żyli, Wielka Brytania fantastycznie funkcjonowała bez Unii Europejskiej. Przypomnijmy sobie właśnie ten boom europejski. Jeżeli troszeczkę w historii pogrzebiemy, zobaczymy, jak pięknie de facto, mimo biedy powojennej, rozwijały nam się poszczególne państwa. Dzisiaj toniemy w papierkologii, dzisiaj toniemy właśnie w urzędactwie wśród ludzi, którzy przez nikogo nie zostali wybrani, a dyktują nam, co mamy robić ze swoim życiem i no, tłumaczą to jakąkolwiek ranę. Wyraz mi uciekł. Demokracją. Demokracją europejską. Czym jest demokracja europejska? To jest po prostu kilku urzędników, którzy zostali wybrani przez samych siebie i dyktują całej Europie, co mają robić. I dużo właśnie używają słów wielkich, takich jak wspólna Europa i tak dalej, a tak naprawdę jest to dyktat trzech lub czterech krajów. Więc ja się nie dziwię, że Brytyjczycy po ostatnich wydarzeniach, pamiętajmy, mieliśmy problemy z wyjazdem do Europy, do Grecji, do Hiszpanii. Mieliśmy problem z wyjazdem do Francji, ciężarówek jeszcze przed Brexitem. Brytyjczycy to pamiętają i Brytyjczycy będą długo jeszcze pamiętać to, jak zaczęła się ta wojna europejska, europejsko-brytyjska. W tym momencie jeden z czołowych dzienników brytyjskich napisał o tym, że najbardziej narzekają w tym momencie Niemcy. Niemcy, którzy są właścicielami prawie całego przemysłu motoryzacyjnego w Wielkiej Brytanii, bardzo mocno odczują to, że jeżeli ta wojna gospodarcza się zacznie, wejdą cła, wejdą podatki, oni nie dostaną nowego Jaguara, oni nie dostaną nowego Land Rovera, mimo że to są niemieckie firmy. Ja nie wiem, czy Niemcy w tym momencie przeniosą produkcję wszystkich brytyjskich samochodów, łącznie z tymi luksusowymi, mam na myśli Bentleye czy Rolls-Royce, które również są w rękach niemieckich, czy też pozostawią je tutaj. No, oczywiście Brytyjczycy nie będą chcieli wypuścić tej produkcji, więc wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że eksport, surplus jest no, bardziej po stronie brytyjskiej do Europy niż vice versa. Brytyjczycy chętnie kupują francuskie samochody, hiszpańskie, które też są niemieckie, czy też właśnie niemieckie, ale jeszcze chętniej Europejczycy kupują samochody brytyjskie. Tak samo jest z przemysłem żywnościowym. Wielka Brytania
okazuje się, jest w stanie się wyżywić. Całkiem niedawno rozpoczęły się kolejne rozmowy Brytyjczyków z poszczególnymi rządami państw Commonwealthu. Nie zapominajmy o tym, że mamy około 40 wielkich gospodarek tego świata za swoimi plecami. Takich jak Australia, Nowa Zelandia, Kanada. Nie zapominajmy również, że wiele państw europejskich, takich jak Polska, bardzo chętnie te więzi zacieśnia, zamiast rozluźniać pod dyktando czołowych gospodarek europejskich. Więc wydaje mi się, że po dosyć trudnym początku roku, w tym momencie piłeczka jest po stronie brytyjskiej i wydaje mi się, że Brytyjczycy bardzo ładnie zaczynają ją odbijać. Powiedział Aleks Sławiński, szef Studia Londyn, w każdą niedzielę od godziny 9:00. Aleks Sławiński i Iza Smolarek. Natomiast zaraz muszę poruszyć pewien drażliwy temat. Radio Wnet, więcej niż radio. A cóż to się dzieje z komunikacją publiczną w królewskim stołecznym mieście Londynie, drogi Aleksie? Ależ, drogi Tomaszu, dzieje się dokładnie to samo, co dzieje się od kilkudziesięciu lat, a w każdym razie od 18 lat, kiedy mieszkam w Wielkiej Brytanii. Po prostu mamy na plecach kolejny strajk transportu londyńskiego. Nawet nie tyle transportu, co związkowców londyńskich, ponieważ nie obarczałbym ciężarem strajku firmy TfL, która właśnie walczy ze związkowcami za każdym razem, kiedy oni z jakiegokolwiek powodu próbują strajkować. Już jutro jeden ze związków zawodowych zaczyna nam zamrażać autobusy w Londynie. Szczególnie ucierpi zachodni Londyn oraz fragmenty Surrey i Hertfordshire, w którym znajduje się między innymi Studio Londyn. Później będziemy mieli odmrożenie na czwartek, zaś w piątek i w sobotę kolejne dwa związki zawodowe strajkują, zatrzymując tam autobusy. Na stronie tfl.co.uk, czyli na stronie Transportu for London, nie jest podana przyczyna, dla której związkowcy po raz kolejny zatrzymują ten transport. Ja rozmawiałem z paroma osobami dzisiaj, które dojeżdżają transportem londyńskim do pracy. Transport londyński od roku praktycznie wozi powietrze. Do pracy jeżdżą tylko ci, którzy muszą, czyli lekarze, pielęgniarki, policjanci, przedstawiciele zawodów, które są essential, czyli w tym momencie biorąc, tak jak zazwyczaj związkowcy z transportu londyńskiego biorą jako zakładników cały Londyn, w tym momencie biorą jako zakładników ludzi, którzy najbardziej wnoszą do naszego życia, którzy są nam najbardziej potrzebni do tego, żeby nasze społeczeństwo funkcjonowało. Ponieważ zapamiętajmy o tym, że teraz nie jeżdżą ludzie, którzy są na zasiłkach, nie jeżdżą ludzie, którzy mogą pracować z domu, nie jeżdżą ludzie, którzy po prostu mogą zostać w chacie, jeżdżą ci ludzie, którzy są nam najbardziej do życia potrzebni. I tak naprawdę nawet nie wiemy, czemu to się dzieje, ponieważ londyński transport o tym nie mówi. Zadam pytanie, co na to burmistrz Khan, który ostatnio chwalił się i to było bardziej niż ucieszne, ponieważ powiedział, że w ciągu ostatnich miesięcy spadła ilość przestępstw z użyciem niebezpiecznych narzędzi, w tym noży. O. Od kiedy Sadiq Khan został merem Londynu, ta przestępczość rosła, jak wiemy, z roku na rok, praktycznie z miesiąca na miesiąc. Teraz po prostu ona spadła, bo ludzie nie wychodzą na ulicę, mi się wydaje. Pewnie mordują się w domu. Ale dla mnie to jest po prostu żart z jego strony, ponieważ ten człowiek, który jest zawsze z siebie strasznie zadowolony, który obiecał nam niecałe półtora roku temu, że przez następne dwa lata nie będziemy mieli podwyżek w transporcie londyńskim, właśnie wczoraj wprowadził kolejną podwyżkę transportu londyńskiego, tłumacząc to tym, że ludzie nie jeżdżą transportem londyńskim, przez co londyński transport ma duże straty i dlatego ceny pójdą w górę. Wydaje mi się, że jeżeli ludzie wrócą do tego transportu, do metra, do pociągów, mamy tu nawet jedną linię tramwajową, do autobusów i tak dalej, wątpię, żeby te ceny spadły, ponieważ te ceny nigdy nie spadały. Z roku na rok one szły jedynie w górę, więc po raz kolejny Sadiq Khan okłamał swoich wyborców. Moim zdaniem to jest niezłe sadikaństwo z jego strony, ale oprócz tego wiele rzeczy również nam podróżało w Londynie. Od wczoraj również jest kolejny sezon na tak zwany Council Tax, czyli podatek od nieruchomości, od osób, które mieszkają w nieruchomościach i znowu nam go podniesiono. Również opłata za congestion charge, czyli wjazd do centrum Londynu, wzrósł od wczoraj drastycznie. Te ceny wzrastają praktycznie co roku, ale w tym roku zostało to zerwane ze smyczy i nie ma co się dziwić, że to się przekłada również na emigrację.
migracją. Z Londynu wyjeżdża coraz więcej ludzi. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu tygodni z Londynu wyprowadziło się kilkadziesiąt tysięcy osób. Więc wygląda na to, że miasto zamiast puchnąć, tak jak do tej pory, w mieszkańców... Ale teraz wsłuchuję się w tak zwany background. Ale chyba ptaki nie opuszczają Londynu bardziej niż ptasie radio w anturażu. Powiedz mi, gdzie jesteś i pięknie te ptaki śpiewają. Tak, Tomku, masz fantastyczny słuch. Jestem na swojej słynnej alejce z Hatfield do St. Albans, sprawdzając właśnie pogodę, czy czasami nie szykuje się, jak wspominaliśmy, że było mokro i ślisko. Jak na razie cieszę się tą wiosną, póki jeszcze mogę. Jedną z najbardziej popularnych stron w tym momencie w Wielkiej Brytanii, internetowych, jest, wyobraź sobie, taki licznik, który Brytyjczycy sobie sprawdzają, tak jak dawniej mieliśmy licznik, ile dni nas jeszcze dzieli od Brexitu, tak jest również inna strona z licznikiem. Już za 5-6 dni będziemy mogli spotykać się sobie, wyobraź, 1:1 ze znajomymi na piwie. Potem druga część licznika pokazuje, ile dni nas czeka od włączenia drugiej osoby do naszego grona. Kolejne dwie części mówią, ile nas dzieli do otwarcia pubów i jeszcze ile dni, ponad 110, dzieli nas do końca całego lockdownu obiecanego przez naszego miłościwie panującego nam premiera Johnsona. Jest to z jednej strony trochę poczucie humoru brytyjskie, ale z drugiej strony taka jest rzeczywistość. Ludzie naprawdę czekają na to, kiedy w końcu się otworzymy. Ja też czekam na to otwarcie i praktycznie codziennie jestem na powietrzu, na długich spacerach. To, co słyszałeś przed chwileczką, to są przede wszystkim sikorki i to są przede wszystkim rudziki. Rudziki, które są najbardziej ulubionym ptakiem Brytyjczyków. Po angielsku rudzik znaczy Robin, więc już możemy wiedzieć, skąd wzięła się legenda Robin Hooda. Tych ptaszków tutaj jest dużo więcej. Faktycznie na angielskiej prowincji przyroda w tym momencie budzi się do życia jeszcze szybciej niż w Polsce. Alek Sławiński, Studio Londyn. Jeszcze dwie kwestie, które poruszymy za chwilę. www.wnet.fm. Mówisz o tym kalendarzu, to trochę przypomina mi starą wojskową odliczanie na popularnym krawieckim 1,5 metrze, czyli od 150 dni odcinało się kolejny dzień to cywile. Natomiast czy wszystko wskazuje na to, że ryzyko przeciążenia służby zdrowia jest już niewielkie, albowiem jesteście już na poziomie 4, co oznacza, że rozprzestrzenianie się koronawirusa jest wysokie lub rośnie wykładniczo, cokolwiek to znaczy, to po pierwsze. No a po drugie, też Boris Johnson mówi, że nie chce, ale musi rozważać to, nad czym mądre głowy dyskutują w Unii Europejskiej a propos paszportu szczepień. Aleksie, o. Tak, Boris Johnson przeprowadza już nawet pewne badania w społeczeństwie. Czy społeczeństwo chce tych właśnie paszportów covidowych, ludzi, którzy się zaszczepili? Ponieważ, wiesz, moim zdaniem dochodzi tutaj do pewnego szantażu społecznego, ogromnego szantażu społecznego. I ten ostracyzm, kiedy jesteś nie zaszczepiony, jest po prostu bardzo smutną rzeczą, którą obserwujemy. Straszenie nas, że nie wejdziemy do kina, nie wejdziemy do pubu, nie wejdziemy do samolotu, lotu, jadąc na wakacje. Ale czy to objaw kolejnej segregacji, tym razem nie rasowej, tak, ale segregacji szczepionkowej. Mówmy to wprost i bez ogródek. Tak, Tomaszu, ja właśnie do tego zmierzam. Rozmawiałem dzisiaj z Izą, naszą koleżanką redakcyjną, która poinformowała mnie o tym, iż jej koleżanka z pracy opowiadała niedawno historię o tym, że w szkołach, wyobraź sobie, nawet dzieci są terroryzowane przez system, przez nauczycieli, przez dyrekcję, żeby ich rodzice się zaszczepili, ponieważ dzieci rodziców nieszczepionych będą izolowane od reszty dzieci i będą musiały nosić maski, w przeciwieństwie do dzieci, które będą dziećmi rodziców niezaszczepionych. Wiesz, mi to bardzo przypomina tę sytuację ze Stanów Zjednoczonych, gdy czarne dzieci siadały z tyłu autobusu, białe dzieci siadały z przodu autobusu i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu szczepionkowy apartheid. Nazwijmy to po imieniu. Alek Sławiński, Studio Londyn, zawsze w niedzielę od godziny 9. Aleksie, dziękuję za tę
porcję bardziej niż ważnych informacji po reklamowej przerwie, którą zaprezentuje nam te reklamy, bo z czegoś trzeba żyć, piękne słuchaczki, zacni słuchacze, przy konsoletach, kompresorach, plątaninie kabli w Warszawie Mikołaj Poruszek pojawi się to nagranie, które wyłowiłeś, czyli London Underground Song. Aleks Słowiński, dziękuję pięknie. Tak, ja bardzo również dziękuję tobie, Tomaszu. Ja zasugerowałbym, że tam pojawia się kilka bardzo niecenzuralnych słów, więc jeżeli wasze dzieci tego słuchają, nućcie im do rytmu, ponieważ jest to piosenka do rytmu bardzo znanej piosenki grupy The Jam, klasyki punka brytyjskiego, więc nućcie im oryginalne słowa tej piosenki. Dokładnie. Panie i panowie, Aleks Słowiński, panie